Janusz i Grażynka w RMF FM. No, Grażynka, i wyszło szydło z worka. No to jak ma teraz na nazwisko, co? Mów, Broszkowski? Brochalski? No mów, wiem, że w tym maczałaś paluszki swe. Bardzo proszę, panie Januszu, skontaktować się z moim pełnonocnikiem. No, czym? Nie psuj mi. Tymkowi się zresztą należało. Przecież on księdzem był. Trzeba lepszej rekomendacji, Janusz. I od razu ci odpowiadam, bo ty nie masz pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie. Nie trzeba. A nie wiesz, Grażyna, co no, ten Tymek tam robi? Robił tego waszego, jak to mówią, Don Orleone? Janusz, ty żyjesz ze mną chyba z, nie wiem, ze 120 lat i ty nie wiesz, że ja wiem wszystko. I no wiem wszystko najlepiej. To co? No słuchaj, Tymcio to jest teraz ten samodzielny referent. On odpowiada za ten, za instrybucję foliowych worków. To Don Orleone, jak to oni mówią, jest jak Al Capone. Al Capone też miał swojego samodzielnego referenta, ale nie od worków foliowych, tylko od miednic z betonem. Janusz, skończ te swoje głupie żarty, ty. Pan pełnomocnik Tymoteusza chyba jasno powiedział, że on, Tymoteusz, w sensie Tymuś dla przyjaciół Tymonek, on przeszedł normalny proces rekrutacji. On po prostu wygrał w cuglach, no i może rozdawać worki komu chce. A jak wyglądał ten normalny proces rekrutacji? Ojej, no ja ci powiem dokładnie. Rekonstrukcję zrobię, skup się. Idziemy sobie z Beatą, z Tymkiem, z prezesem i z premierem też trochę przypadkiem na spacer, tam koło tej firmy. I też z Obajtkiem, bo się przypałęta, on zawsze się przypałęta. I siku się Beacie zachciało. No i mówi, ej, tu jest jakaś firma, Obajtek mówi, a to moja akurat i że chodź, to się wysikasz. No i tak akurat potrzebowali pracownika i on. To i tak przez przypadek właśnie, z synem. Z synem, bo jemu akurat też się zachciało siku. On nigdy firmy nie widział, zawsze w tym kościele. Ja to pójdę pooglądam, nie? To niesamowite, Grażyna. Zwykły referent ma pełnomocnika prawnego. No widzisz, Janusz, w jakim my nowoczesnym państwie żyjemy. Zauważyłeś? My przemy do przodu, słuchaj. Tak. A zresztą, weź ty już, wiesz co, bierz się za sprzątanie i odwal się od Tymka. A co, zapomniałeś, jak syn waszego Tuska miał załatwione przez tatusia robotę w podejrzanej firmie? Jako, uwaga, skup się znowu, Józef Bąk. Kto mu tę ksywę układał, powiedz? Pewnie ta, noblistka. Dobra, mniejsza z tym, ale wtedy, Grażyna, jeździliście po nim, rozumiesz, i po nas, jak po łysej kobyle, a teraz robicie to samo, na co narzekaliście, no i kto jest gorszy? Wasz, bo nasz był wyświęcony. Nasz jest święcony. Wyświęcony. Rozumiesz? Święcony. Będziesz z tym dyskutował? Będziesz z tym dyskutował? Nie ma szczęścia chłopina z mafii do mafii. Co ty bredzisz? No. Tymek nigdy nie śpiewał w mafii. To był piasek. Ty, ale patrz, co mi tu napisali. No co? Ty, mam przekaz dnia. No. Ty wiesz, że to już jest oficjalne. No ale co? Meghan z Karem się wyprowadzili z pałacu, bo Obajtek ich kupił podobno, że się rozmachnął. Janusz, ty wiesz, co to dla nas znaczy? No. My mamy teraz pałac Buckingham w Londynie. My? Prezes. To nie my.